Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z drugiej części Crysisa. Został oczywiście kciuka, suba, dzwoneczek i kontynuujemy. Maski zdjąć, tak się nazywa aktualny questik. Naprawdę myślisz, że działam z tego chlewu, bo mi się tutaj podoba? Czekał pan na nich? Dlaczego pan kogoś nie ostrzegł? Ostrzec kogo? Całą ludzkość? Zobacz, co zrobiłeś, dziadek. Oni są tutaj, ty... Tak, Natanie, panowie wrócili. Budzą systemy, palą pod kotłami. Wrócili po latach odkurzyć rodzinną rezydencję. I nie spodobała im się pleśń, jaką zastali za lodówką. Czy można ich za to winić? Ach, anioły śmierci, w końcu przyszły zawrócić mnie ku ludzkiej kruchości. Nie śpieszyliście się. Stań się prorokiem, włóż jego zbroję. Uderz we wroga w imieniu swojego gatunku, w imieniu całej popierniczonej ludzkości. Uciekaj stąd, Andrzej! Tak, o to chodzi. Idź, idź! Ocal nas! Jak? Ach, anioły śmierci, w końcu przyszły zawrócić mnie ku ludzkiej kruchości. Nie... Stań się prorokiem, włóż jego zbroję. Uderz we wroga w imieniu swojego gatunku, w imieniu całej popierniczonej ludzkości. Uciekaj stąd, Andrzej! Tak! O to chodzi! Idź! Idź! Ocal nas! Albo tam był ten... Tu Jacob Hargrave! Dowódca Lockhart nie żyje! Ja wkrótce do niego dołączę. A kompleks pryzmatu jest nastawiony na samozniszczenie. Prorok jest w tej chwili waszą jedyną szansą powstrzymania inwazji obcych. Macie zaprzestać ataków i pomóc mu w każdy możliwy sposób podczas ewakuacji. Wszystkie zakłady pryzmatu zostaną zapieczętowane za 10 minut. Wszyscy pracownicy zostają odwołani. Proszę opuścić teren wyznaczonymi drogami. Alcatraz, strach jest zburzony, bo już nic nie poleci. Ruszam do mostu Queensboro. Jeśli zdołasz, spotkajmy się po drugiej stronie. Wtedy wszystko zapierdalać, wszystko zaraz pierdolnie! Ja pierdolę, Hargrave pozalał! Do mostu, już! Przekonać się! Wszyscy do mnie! Naprzód, już, już! Jak wyskoczył w ogóle. Amunicja mi się kończy, tu chyba była gdzieś. Nie. Granat! Kontakt z obcym! Kontakt z obcym, 13 kulek, zarąbiście. O, tu jedno mu, dobra, git. Zaatakować chcę! Uwaga, strzelają! Masakra. Ty czemu tu wszedłeś? Cztery kule. Mam do dyspozycji, to czemu nie? Granat!
Co to jest amunicja jakaś? O, tu. Okej. Uwaga, strzelają! Obcy, rozwalić go! Pod odstrzałem! Chyba ostatni został tam. A, nie ma tu żamu, pokciąg. No i stary przyszedł. Dobra, stary leży. Czy one mogą paść te dwa? Ten padł. Ten chyba też, okej. Okay. Amunicyjkę dobrać, cyk. Nade by się jeszcze przydało, ale nie widzę. A ty na górze jeszcze tam żyjesz, pajasu? No, okej. Okay. No ja mam lecieć dalej z tego co widzę. No, mam tu kolejne. Granatów nie widać. O, są do... A nie, to amo. Ja mam iść gdzieś tam, tak? Którędy? Posłuchaj, Alcatraz. Hargrave nigdy w życiu nie blefował. Wszystko wyleci w powietrze. Musisz stamtąd uciekać! To się nazywa masowe zwolnienie, a nie. Ruszaj się, Alcatraz! Idziemy przez miasto na most! Szybciej! To są masowe zwolnienia, a nie. Mam okazję z tego skorzystać, to skorzystam. Ty właśnie się pierdolnąłeś odłamkowym, gościu. Zginął, okej. Okay. Chyba. A nie, jebany nadal żyje. Trochę amu mało zostało. No ale zaraz pewnie będę mógł znaleźć. Zobaczmy sobie tutaj, czy coś mogę ogarnąć? Nie, mam... Aha, czyli muszę jednak mieć... Żeby to odblokować, muszę następne mieć. W sensie poprzednie odblokowane. Ile ja mam? A prawie 12, okej. Okay. A nie, nie muszę mieć. Dostępne opcje taktyczne.
Kurwa, ja mam zastrzelić tego typa? Musisz wrócić na Manhattan. Jeżeli stracimy kombinezon, stracimy wszystko. No to zrobimy wszystko, żeby tego kombinezonu nie stracić, nie? Coś tam się chyba zblokował troszeczkę, nie? Leży jeszcze ten. Tam już kolejni idą dwaj. Okej, wrócę jeszcze po amunicję. Dobra. Do tego niestety amunicji nie mam więcej. No dobra. Ciekawe, czy istnieje życie po śmierci. Anielskie chóry, a może piekielne płomienie. Człowiek z czasem zapomina o tych głupotach, ale zawsze zostaje w nas coś z dziecka, które boi się piekła. Szczerze mówiąc, mam już dość życia po śmierci. Moje okazało się prawdziwym czyśćcem. Blisko 50 lat zawieszenia w schłodzonym żelu, czym jakiś laboratoryjny okaz. Myśli tłoczące się niczym szczury w wąskich, silikonowych korytarzach maszyn. Uwięziony przed ekranami i systemami kamer. Bez snu, bez odpoczynku. Ciągle myśląc o świecie, do którego już nie należy. Jeśli to ma być przedsmak życia po śmierci, to wolę jednak zwykły niebyt. Wszystkie zakłady NATO zostaną zapieczętowane za 3 minuty. Wszyscy pracownicy zostają odwołani. Proszę opuścić teren wytężonymi drogami. Nie marnuj czasu, Alcatraz! Przejdź przez most! Przecież próbuję. To na pałę biec. Oczy szeroko otwarte. Gdzie on jest? Dobra, no lecimy dalej. Kontakt z obcym. Okej, leży. Zostaną zaprezentowane za 1 minutę. Wszyscy pracownicy zostają odwołani.
Otrzymano mandat za szybką jazdę, co kurwa? Most się rozpada. Nagle ma energię, żeby biegać, nie? Czy ty naprawdę myślisz, że to dobry pomysł, żeby się wychylać? No to nawet ja na to wpadłem, że to jest głupota, żeby tam się wychylić. Rejestracja zgodności zakończona. Analiza sprawności nanokatalizatora zakończona. 100%. Iteracja tunguska zainstalowana. Wszystkie systemy sprawne. Gotowy do użycia. W porządku. To o tym właśnie mówię. Skakuj, strzel żołnierzu. Postaw zabijemy po parku. Jednostka specjalna? Należysz do CIA? Czemu mi nie powiedziałaś? Czemu ci nie powiedziałam? Daj se kurwa spokój. Ale mogłem ci pomóc. Jasne. Słuchaj, chcesz pomóc, to poszukajmy tego gościa razem. Przecież podobno to on może to zakończyć. Kombinezon jest. Alcatraz i kombinezon razem. To jest nasza broń. Ta. Chino, masz coś? Nic tu nie ma. Przeszukiwanie zakończone. Wracamy na wybrzeże. Nie sądzę. Jest! To jego sygnał, jest Chino. Tam! Wracać do pojazdu! Mamy go! Chodźcie tu! Tędy! No dalej! Nawet mi ręki nie podadzą, nie? Jezu, myślałam, że już dawno leżysz gdzieś na dnie rzeki. No i po Hargrave'ie zostaliśmy sami. Dobrze cię widzieć, stary. Słuchaj, udało mi się, że... Później, doktorku, dasz nam wykład po drodze. Tędy, naprzód! Pistolet, no kurwa jego mać. Alcatraz, stary, udało ci się. Nie, strzelby na pewno nie chcę. Może w końcu. Alcatraz, pospiesz się! Jedziemy! Idziemy to! Słuchaj, Alcatraz. Chodzi o ten fragment pamięci proroka. Zdaje się... Sorry, myślałem, że przybliżę. ...są tuż pod jeziorem w Central Parku. I prorok zdołał się tam dostać. Znajduje się tam główny regulator zarodników. To punkt zapalny. Jeśli zdołasz się tam dostać w kombinezonie, mamy szansę odeprzeć całą tę inwazję. Ale musimy dostać się do parku, póki jeszcze mamy czas. Ustawiłem kanał. Mów. Pułkowniku Berkeley, tu porucznik Tara Strickland, zastępca dowódcy jednostki specjalnej. Jesteśmy w drodze do Central Parku i mamy broń, która poradzi sobie z cepidami. Przejęliśmy transporter Cell, ale potrzebne nam wsparcie powietrzne. Pomoże nam pan? Pan Strickland, to Berkeley. Proszę uważnie posłuchać. Właśnie skończyłem się kłócić z Pentagonem. Mają genialny pomysł. Chcą mianowicie zrzucić na Manhattan bombę atomową. To
To szaleństwo! W mieście wciąż jest pełno ludzi! Poza tym radioaktywny pył trafi na Brooklyn, do Jersey. Niemcy nie mieli z tym problemów. Uważają, że to cena, którą musimy zapłacić, jeśli chcemy powstrzymać sepidę. Jeśli macie coś do zrobienia, to natychmiast się tym zajmijcie. Zostało niewiele czasu, a potem... Rozumie pani. Panno... Zapomniałem. Panno Strickland. Nie, profesor Gould zapewnił mnie, że mamy szansę wygrać tę bitwę, ale musimy się pośpieszyć. Pytam ponownie, czy może pan nam pomóc? Kontakt! Ognia! Kurwa, jest! Nie rozłączać się. Spróbuję coś zrobić. Mamy biegaczy! Na dziewiątej! Co ty, w którym miejscu? Ja tu mam dupska chronię cały czas. Szybko padę, ja chcę częściej jeździć lawem. Czy tam, no polotką to na pewno nie jest. Ale BMP. Też wiem, czemu tu jest amunicja. Alcatraz! Alcatraz, zgłoś się! Cholera jasna, co z jego sygnałem? Alcatraz, nie wiem, czy mnie słyszysz. Uruchamiam nadajnik GPS. Wejdź na jakąś wysoką pozycję i namierz nasz sygnał. Jesteśmy tu przygwożdżeni! Wszędzie pełno cepidów, zalewają nas! Spróbuję skontaktować się z Berkeleyem. Przebij się przez budynek i dołącz do oddziału. Zajebioza. Ty, ale ta broń nawet spoko jest. Ukończy w niej siamo. Ale tu było amo. Nie, no zacząłem teraz przeładowywać, no. Coś czuję, że powinienem olać to i po prostu iść. Takie mam dziwne wrażenie. Takie mam dziwne wrażenie, że powinienem to olać i po prostu iść, nie?
Okej. Pułkowniku Berkeley, sir! Gdzie jest moje wsparcie powietrzne? Jesteśmy przygwożdżeni! Wysłałem do was jeden bombowiec z bazy lotniczej Maguire, ale jakiś przekaz cepidów zakłóca nasze częstotliwości. Pilot bombowca będzie potrzebował pomocy. Jest z wami Alcatraz? Alcatraz, zajmij wyższą pozycję. Wsparcie lotnicze już leci. Właśnie próbuję zająć. Dobra. Czy jestem w stanie to... Jestem. Alcatraz, lecimy bez systemów celowniczych. Musisz natychmiast pokazać mi cel. Zaznacz zasadzkę cepidów do zbombardowania. Dostępne opcje taktyczne. Pseudonim Alcatraz. Połączyliśmy sygnał swojego kombinezonu z naszymi systemami. Musisz mieć wroga na linii wzroku, jeśli mamy w niego wycelować. Potwierdź proszę, że możesz wykonać zadanie. Staram się. Ale mnie pieprznął. Pseudonim Alcatraz, potwierdź, że masz cel na linii wzroku. Zbliżamy się. I w pizdę i wylądował. Dobra, ja mam gdzieś iść tamtą stronę, ale to raczej tędy muszę przejść tak czy siak. Jakoś. Tak mi się wydaje. Dobra, mamy punkt kontrolny, więc tutaj zakończymy sobie ten odcinek. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Pamiętaj oczywiście o kciuku, subie, dzwoneczku, komentarzu. I oczywiście nie zapomnij też zajrzeć do linku w opisie. Na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie jeszcze raz i miłego wieczoru. Cześć!